Go Kultura, czyli ciekawie o ciekawym. Serdecznie witamy w audycji przygotowanej przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie. Dzisiaj naszym gościem jest pan Maciej Janowski, który wie wszystko o tym, co dzieje się w hali sportowej w Mykanowie i dbać będzie o, tym, o to, co będzie dziać się w niej w najbliższej przyszłości. Hala tak naprawdę już funkcjonuje od jakiegoś czasu, jest już ogólnodostępna, ale takie duże przedsięwzięcie, takie oficjalne otwarcie dopiero przed nami. Co to takiego będzie i kiedy mieć będzie? będzie miejsce. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak jak powiedziałeś, ta inauguracja, taka rzeczywista, się już odbyła. To było w zeszłym roku, 15 września. W zasadzie wydaje mi się, że te inauguracje odbywają się cyklicznie co dwa tygodnie, bo hala wypełniona jest niemalże po brzegi. Gra druga liga siatkówki, więc cały czas jest zawsze duża widownia. Natomiast jeżeli chodzi o duże przedsięwzięcia, Wzięcie teraz marcowe to Puchar Polski, więc sama ranga imprezy powoduje, że możemy powiedzieć, że hala będzie ochrzczona dopiero teraz w marcu. Przypomnijmy datę, za Tobą wisi plakat tej imprezy, tak kiedy jest. to będzie miało miejsce, no i jak duża jest ta skala? 3-5 marca, czyli, czyli już za dwa tygodnie. Piątek, sobota, niedziela. Tak naprawdę same zawody trwają w sobotę i w niedzielę od rana do popołudnia. W sobotę mamy finały o godzinie 18, tak zwaną galę finałową. Zaproszonych gości serdecznie zapraszam Państwa również na to, żeby pooglądać, zobaczyć jak to będzie wyglądało. Tak do kilkuset zawodników tutaj nie przesadzamy, prawda? No nie przesadzamy, tak. Puchar polski ma to do siebie zresztą jak w każdej dyscyplinie niemalże, że na ten puchar polski może przyjechać każdy. Zgłasza się po prostu, przyjeżdża. Oczywiście ramy wiekowe, umiejętności, stopień, to wszystko jest bardzo istotne. Natomiast każdy klub ma prawo wystartować. Tu nie ma eliminacji do pucharu Polski. Nie tak jak w przypadku mistrzostw Polski, gdzie ta liczba zawodników w danej kategorii wiekowej jest znacznie mniejszą, ponieważ tam występują już tylko ci, którzy być tam powinni, prawda? Więc no liczymy na przyjazd około 300-350 zawodników. To byłoby naprawdę fajnie. Będzie wielu więc zawodników, wielu uczestników, ale warto też zasiąść na trybunach nie biorąc czynnych udziałów w zawodzie. Tekwando to jest widowiskowa dyscyplina. No myślę, że bardzo. Oczywiście to wszystko zależy od tego, co komu się podoba. prawda? Niektórzy wolą grać w szachę i dla nich to jest widowiskowe, kiedy partia trwa 3,5 godziny. Jeśli chodzi natomiast o taekwondo, um, używamy rąk, nóg, widowiskowe pojedynki. Ja myślę, że świadczą o tym wyniki samych zawodników. To, że, że oni są cały czas w, czo w, czo w czołówce światowej. Tak naprawdę, jeśli chodzi o kadrę narodową, no to jest zawsze to pierwsze, drugie, trzecie Miejsce na świecie, y, przez wiele lat brylowanie w Europie, to pokazuje naprawdę topowy poziom y, samych pojedynków, jak i umiejętności zawodników. Także warto zobaczyć. Potencjalnemu lajkowi mimo wszystko jednak te kojarzy się z bardziej ze wschodnimi sztukami walki. Jak to jest właśnie tutaj u nas w Europie, w Polsce? Ta dyscyplina przyjęła się, sprawdza się, ma wielu zwolenników? E, tak, no nie chcę teraz strzelać, e, ilu tak naprawdę ludzi trenuje te w Polsce, natomiast e, kilkadziesiąt tysięcy, jeśli dobrze e, pamiętam przyjęła się na pewno. W tej chwili jest taka, można nazwać to taki boom na, na tego rodzaju sport. Chociaż te do końca to nie jest sport. Oczywiście my będziemy widzieli to tutaj w marcu, to, ten aspekt sportowy, prawda. Natomiast te jak sam zauważyłeś, to jest ta mentalność wschodnia trochę, prawda, czyli ta dyscyplina, dyscyplina umysłu poprzez dyscyplinowanie ciała. Tutaj bardziej chodzi o to, ten, ten taki codzienny, powszechny trening ma doprowadzać zawodnika właśnie do, takiego sam, do tej samodyscypliny i samodoskonalenia. W związku z tym y, dzisiaj y, mamy bardzo duże zainteresowanie na przykład y, taekwondo wśród dzieci, wśród małych dzieci. Rodzice przyprowadzają te dzieciaki, y, ponieważ y, no, mają powiedzmy małe alternatywy gdzieś, gdzieś y, y, poza szkołą, y, y, poza lekcjami, y, a jednocześnie, tak jak mówię, to jest ta samodyscyplina. To jest też taka pomoc Myślę, wychowawcza dla rodziców. To jest bardzo ciekawe. Oczywiście, podczas zawodów zobaczymy zawodników, którzy poświęcają dużo czasu uprawianiu tej dyscypliny, ale tutaj w Mykanowie jest też możliwość skorzystania z zajęć, uczestnictwa w zajęciach taekwondo, także na hali sportowej. Tak, to jest śmieję się trochę, bo pewien paradoks, ponieważ w gminie mykanów są dwa rodzaje taekwondo. Mamy taekwondo to, które jakby będzie występowało na pucharze Polski, czyli ITF International Taekwondo Federation. I to jest to te taekwondo, nazwijmy to takie pierwsze, które powstało faktycznie. I mamy te taekwondo olimpijskie, czyli WTF i te zajęcia również tutaj odbywają się na hali w Mykanowie. W związku z czym, no, do wyboru, do koloru, jak to mówią. Natomiast jakby sedno treningu jest, jest takie samo. Tak? Tutaj w Mykanowie zajęcia prowadzi Robert Kantorosiński, utytułowany zawodnik. Natomiast jak było mi dane podpatrywać, jak prowadzi zajęcia z dziećmi, to naprawdę nie odbiega w żaden sposób od tego, jak my robimy to w ITF-ie powiedzmy, tak? Więc dla, dla tego podstawowego poziomu jest to naprawdę e, bardzo podobne. Czyli 300 zawodników, bliska odległość tutaj szczególnie dla mieszkańców Mykanowa. Myślę, że zachęciliśmy już widownie do tego, żeby właśnie w tych dniach pojawiła się w hali sportowej. To powówmy teraz tak. właśnie sobie o tej hali sportowej. W gminie Mykanów jest wiele szkół, praktycznie przy każdej z nich funkcjonuje sala gimnastyczna, ale hala sportowa takiej, o takim standardzie to jest zupełnie co innego, daje zupełnie inne możliwości. Um, tak, e, daje zupełnie inne możliwości. Mm, natomiast y, y, ja myślę, że. Y... Tego typu obiekt pozwala na to, żeby w pewien sposób scentralizować pewnego rodzaju imprezy, tak? Oczywiście rozgrywki możemy zrobić każde, możemy uprawiać na hali sportowej w zasadzie każdego rodzaju sport i to jest fajne, że każdy znajdzie coś dla siebie, każdy znajdzie swój kąt hale możemy podzielić, więc tak naprawdę trzy równoległe treningi mogą się odbywać na hali i to jest bardzo pozytywne. Natomiast ta centralizacja, o której Powoduje bardzo ciekawe zjawisko. Mieliśmy na przykład kolędowanie w styczniu, i to spowodowało, że ludzie z całej gminy mogli przyjechać w to jedno miejsce i wspólnie razem coś zrobić, prawda? Nawet jeżeli to chodziło tylko o to, że oni albo kibicowali, albo oglądali i słuchali, to, to wydaje mi się, że ten wymiar jest bardzo ciekawy i bardzo potrzebny każdej społeczności lokalnej. My mamy taką możliwość i, i to jest bardzo pozytywne, tak? I teraz tak jak powiedziałem, czy to jest właśnie to kolendowanie, czy to są święta patriotyczne, prawda narodowe, czy jakieś zawody sportowe, czy rozgrywki? No to to się będzie odbywało w ten sam sposób, więc jest to na pewno bardzo pozytywne, jeżeli chodzi o społeczność gminną, a jednocześnie pokazujemy teraz, że tego typu obiekt, powiedzmy, znajdujący się na wsi, ma szansę zaistnieć na arenie ogólnopolskiej i wydaje mi się, że spełnia, spełnia oczekiwania. Maciu, te imprezy, o których wspomniałeś, to jedno, ale takie codzienne użytkowanie hali, dostępność do zajęć sportowych, to drugie. Powiedz przez te kilka tygodni, kiedy hala już funkcjonuje, jakie jest jej obłożenie? No i co trzeba zrobić, żeby zagrać na takim fajnym obiekcie w siatkówkę, czy w każdą z innych dyscyplin, bo przecież tutaj, właściwie, no, pole manewru jest bardzo szerokie. E, tak, zgadza się. Mm. No, można by powiedzieć, że nie wystarczy tylko chcieć. E, niestety, e, na ten moment hala wynajęta jest w zasadzie do ostatniej godziny. Zostało kilka godzin, może weekendowych. E, przy czym to też się różnie układa, ponieważ e, czy to futsal, piłka nożna, czy e, jakieś inne rozgrywki, jak siatkówka, tak jak wspomniałem, e, grają różne turnieje. I te turnieje najczęściej odbywają się właśnie weekendowo, więc e, tamtych godzin też za dużo wynajętych być nie może ze względu na to, że wynajmujący no co drugą powiedzmy co drugi weekend musieliby rezygnować z e, e, tych rozgrywek swoich własnych prawda z tych treningów więc jest to kłopotliwe natomiast e, od poniedziałku do piątku tak jak powiedziałem to obłożenie jest bardzo duże bardzo duża liczba e, ludzi dzwoni cały czas pyta e, czy może na pewno ma to e, związek z tym że e, wynajęcie hali jest e, e, niedrogie i, i to tutaj duża zasługa e, pana wójta, radnych, że, że tak to wygląda, że oni chcą, żeby, żeby w zasadzie sport był powszechny, tak? żeby się jakby rozprzestrzeniał, e, żeby ludzie mieli możliwość i to jest bardzo pozytywne. Natomiast no, już więcej po prostu nie jesteśmy w stanie e, zrobić. No, do południa z e, hali korzysta szkoła, e, m, tak jest to wszystko poukładane, odbywają się WFy. No, i ewentualnie przyjeżdżają różne inne szkoły na jakieś tam rozgrywki, prawda? Które są odgórnie ustalone. Wiemy, kiedy się one odbywają. Także wszystkie jest w miarę poukładane. No jeżeli ktoś wypada, nie ćwiczy, nie przychodzi, no to wtedy przychodzi następny. Także w zasadzie nie ma luki wolnej, która by tak sobie odbyła i można, można było wskoczyć na, na to miejsce. Nasza rozmowa powoli będzie dobiegać końca. Raz jeszcze wrócimy do tej imprezy, bo, bo warto do niej wracać, bo to naprawdę spore przedsięwzięcie. Maćku, jak ktoś zdecyduje się wybrać, zasiąść na trybunach jak, jako widz, ma szansę zobaczyć kogoś, kto w tej dyscyplinie już coś osiągnął, powiedzmy na skalę ogólnopolską? No, jak najbardziej, ja zresztą głęboko na to liczę. Trudno mi dzisiaj potwierdzić, że będą ci, powiedzmy, topowi zawodnicy. Natomiast, no, jakby z mojego doświadczenia wynika, że Puchar Polski jest na tyle dużą i znamienitą imprezą i, i na tyle liczącą się, chociażby ze względu na kalendarz imprez tych właśnie ogólnoeuropejskich lub światowych, że ci zawodnicy topowi, chcąc reprezentować kraj, muszą w tych turniejach. Brać udział, żeby mieć kwalifikacje prawda, do, do kadry narodowej, czy powołanie tak zwane. Więc sądzę, że będziemy mieli okazję zobaczyć światową czołówkę taekwondo. Serdecznie Państwa zapraszam, bo naprawdę warto. Mogę dodać tylko, że no już niestety nie na Macie, bo, bo mistrz Jarek Suska zakończył karierę, ale dlaczego o nim wspominam? Dwudziestokrotny mistrz Europy, sześciokrotny mistrz świata no nie wiem, czy w jakiejś dyscyplinie sportu mamy, mamy takie osiągnięcia. Na pewno nie w Polsce, a, a pokusiłbym się o stwierdzenie, że nawet nie na świecie. Także no będziemy go mogli zobaczyć jako szkoleniowca, ale również jego wielu wychowanków, naprawdę na światowym poziomie. Zapraszamy więc 3 do 5 marca na halę sportową w Mykanowie. Zapraszamy też w innych terminach do Aktywnego uczestnictwa w zajęciach we wszystkim, co dzieje się na tej hali sportowej. Naszym gościem był Maciej Janowski, który wie wszystko o hali, który dba o to, by na hali. Wszystko. Dba o to, żeby na hali jak najwięcej się działo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję również. I zapraszamy na kolejne audycje gminnego ośrodka Kultury i sportu w Mykanowie. Wszystkiego dobrego. Go kultura, czyli ciekawie o ciekawym.